Stój, rozdaję właśnie bardzo ładnego noża i może być twój. Wystarczy, że wejdziesz przez link w opisie albo użyjesz kodu FIACO na CSGO Skinsie i wpłacisz z nim 15 zł. Wtedy automatycznie bierzesz udział w konkurcie. Polecam się spieszyć, bo nie będzie trwał wieczność. Hej, cześć, siemanko, panie i panowie. W dniu dzisiejszym zrobimy to, co umiemy robić najlepiej, czyli zarąbiemy battle, ale ty po prostu możesz zrobić coś ciekawego. Możesz stworzyć battle, bo ja już w ostatnim czasie nie nadaję do tworzenia battle. Ja już w ostatnim czasie po prostu wywieszam białą flagę, ale ty możesz stworzyć battle. Możesz stworzyć battle za 5000 zł tam na dole w komentarzu. Jeżeli twoja battle będzie najlepsza, zgarniasz blik albo paysave'a za 50 zł. I oprócz tego wymogi kluczowe, czyli staw łapkę w górę i subuj koniecznie ten kanał. Ja w dniu dzisiejszym znalazłem sobie dosyć ciekawą battle, bo taką nie najmniejszą i taką na underdogu, tylko gdzie się kuźwa zgubę. O, to jest ta batla. To jest dokładnie ta batla na 12 skrzynek. Ona jest na klasyku, ale ją sobie zrobimy na underdogu. Jest to batla pani Mai, więc wygląda dosyć ciekawie. Za 6000. No i dobra, kopiujemy ją sobie jak należy i bierzemy sobie underdoga. Underdoga, bo ja ostatnio wygrałem na klasyku, więc teraz średnio to po prostu widzę. No i mamy tutaj, muszę przyznać, całkiem ciekawe skrzynki. Zboostowane eleganty. Mamy potem ten jungle case'a. Mamy potem anarchii. Mamy serpent case'a, więc to wygląda naprawdę, naprawdę pozytywnie. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. Jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. I na samym starcie, czekaj, dodam tu jakiegoś bota losowego i może ktoś akurat się pokusi. Bo jest taka pora, że ktoś tu może na CSGO Skinsie sobie grać. I jeżeli ty chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, klikasz koniecznie w plusik. Spośród wielu metod płatności wybierz tam, która ci odpowiada. A następnie tutaj wpisujesz kodzik FIACO, który daje 10% bonus do doładowania i 2 złote i 10 groszy na start. Oczywiście zabawa tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc no, jeżeli jesteś pełnoletni, to grasz, jak nie, no to niestety. Tak się czasem zdarza. Tak czy siak, pierwsza skrzyneczka i no zaczynamy fajnie, bo Mecha Industries za 130 zł to jest, muszę przyznać, całkowicie quality drop. Wręcz pokuszę się stwierdzić, że nawet bardzo fajny drop tutaj. No ale niestety gramy na dogu, więc jest jak jest. Stówka to w perspektywie tej battle nie jest dużo, no bo to jest battle za 6 koła, nie? W sumie każdy z nas jakby dawał 6, więc jakby 18 tysięcy w puli. Więc fajnie, żeby tak z tej battle myślę tak 14 tysięcy przyszło, coś takiego. To byłoby jak najbardziej miło. Tylko pytanie, czy to nie będzie sprawka przypadkiem tych kolejnych skrzynek, tutaj Luxurious, Royal, Knife zboostowane, Gemstone'y, to brzmi naprawdę ciekawie i tam upatruję jakiś szans na lepsze dropy. Te pierwsze skrzynki takie, spoko, ale bez szału, że się tak wyrażę. Okej, okay, tutaj fajne gloczki im poleciały, co mnie bardzo cieszy. I obecnie muszę przyznać, że jest bardzo wyrównanie i samu niewiele do mnie traci. Aleks teraz z ładną emeczką przy farciu, o kuźwa, ale tą petkę pieprzoną za 280. Więc no to nie jest spełnienie moich marzeń. Z Royala trafiam Prince Tima za 500 zł, więc tym razem ja odleciałem im naprawdę mocalnie. No może trzeba było kopiować na klasyku. Jeszcze rękawice za 480. Szczerze, myślałem, że będą one droższe. Tymczasem zbustowane noże i tutaj ja również popisałem się najlepszym nożem. Więc no klasyk jak Talala by oddał, no chyba że teraz Gemstone, ktoś tu namiesza. Falcon, no i Bayonet jeszcze u mnie za 3 koła, no zarąbiście. No jest 12 koła, więc szczerze liczę, że coś lepszego by się to udało upichcić. Ja wywalę sobie tę skrzynię, bo czemu by też nie? Czemu by też nie? Zrobimy coś takiego i to samo jeszcze tysiaka, więc ja dodam jakąś skrzyneczkę za tysiaka. Weźmiemy sobie, może coś zbustujemy takiego jednego. Cyk, 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 chyba że procentowy. Nie. Royala sobie zbustujemy. 6000, wychodzi na to samo, a myślę, że ten Royal na sam koniec boostowany, to może być naprawdę ciekawy zwrot akcji tutaj. Dotrafienie nawet Dragon Lorka, no więc jest potencjał. I samo Rosso. Największe kozaki, czyżby? W sumie ty, na chwilę obecną? Na chwilę obecną nawet nie, no ale tak jednak wiecie, no. Może jest słabszy moment, ale no jednak i samo Rosso, no są zdecydowanie dwa koksy tutaj. No i zaczynamy tym razem od Golden Coila. Jak na skrzynie Luxurious za 420, złopy, dropy beznadziejne. Totalna lipa, no teraz już z tej skrzynki trochę ciekawsze te rękawice. No ale steel show nie ma. Te rękawice, okej, okay, Rosso trafia fajny, ty za 1200 zł. On teraz na największe jakby, najwięcej trafił. Ale na prowadzeniu jest Isamu. No dobra, no do Isamu teraz to też 6 stówek, więc myślę, że to jest jeszcze spokojnie do zrobienia. Okej, okay, ten good knife tutaj 3 stówki, dobra. I teraz brakuje zaledwie 3 stówek właśnie, proszę. Paracord, czy to ma potential? To ma potential. O kuźwa, serio? 12 koła, ale 3 stówek zabrakło. No nieciekawie się wydarzyło. Kopiujemy. Ej, ty Houston, to jest... What? Ej, to jest ostatnia battle, na którą mnie stać. Bardzo byłoby niefajnie tutaj, żeby był tak zwany mission failed.
Więc sobie i samo je robimy Rosso po raz kolejny. No i mam nadzieję, że teraz coś by tutaj fajnego wyleciało, tak? No bo umówmy się, no wypadałoby, tak? Prince Timu i Samu. I to jest dorób, który chciałem zobaczyć. Szymek na początek trafia 1500 zł, więc jesteśmy w fajnej sytuacji. Tutaj te rękawice, okej, okay, przeżyję je, w porządku. 200 zł zaledwie różnicy, jest bardzo niewiele, jak chodzi o tą battle. No ja trafiam case Hardenedy, które 600 kosztują. No no, w porządku. Ale spokojnie, jeszcze coś tutaj. Okej, okay, Bowie bardzo ładny urosł i to mnie na pewno wysunie na prowadzenie. Tak jest. Mamy 222 zł przewagi. Okej, okay, Falkionik urosł, zarobiście za 2200, ale moje shadowki też nie najgorsze i zaledwie 300 wyróżnicy, tym razem do Isamu i to będzie moje. Chyba że ten Prince z tym nie gadaj. Nie, dobra, uff, na szczęście ta rękawica 1200 i zganiamy 16 koła. O to chodziło. O to chodziło i mogłem przegrać tamte battle, bo one dawały po 12 koła, żeby zgarnąć czas za 16. Co sprawia, że jestem na leciutkim minusie, no ale okej. Okay. Weźmiemy sobie teraz czymś zakręcimy. Weźmiemy sobie 50-50 case'a. I dałem mu szansę, tak? Dałem mu szansę. Kuźwa, nie, tylko nie te good knife'y. Ja już mam złe przeczucie, jak chodzi o te good knife'y. Dobra, damy 3 szanse, okej? Okay? 3 szanse, no to umówmy się, jest 4000 zł, tak? Nie gadajcie, że z tego będzie 1500 w postaci 3 good knife'ów, rust coat'ów w stanie battle skate. Proszę ten slot, doczołgaj się. Nie gadaj, że coś nie doczołga. No to już są jaja. Dobra, to ostatni raz, tak? No bo to bez jaj, że do 50% za każdym razem. Nie wierzę. O kuźwa. 5200 poszło w tą skrzynię. No to mocna dupa. No dobra, weźmiemy sobie ametysta, bo jeszcze dzisiaj go nie uświadczyliśmy. Nie boostuje. 840 polskich złotych. Decimator. No to są jaja. Trzeba stworzyć battle na klasyku. I wreszcie coś tu kuźwa sensownego zgarnąć. Usu, zatrzymaj się, błagam cię. Wcześniej przeleciał ten slot. Teraz usu, za 1500, dobrze pamiętam? O kuźwa, 40 zł na plus tylko. Nowa bitwa. Jakiś klasyk by się przydał, chyba że znowu zarobimy, co? Jak już kraść to miliony, tak? Jakiś fajny klasyk by się przydał, to mnie nie przekonuje. To też nie. No ale nie chcę takiego drogiego klasyka znowu dziabnąć. Coś takiego? Nie, na procentówki 7 royali. No dobra, 7 royali. Dwóch graczy, z czego jednym z nich jestem oczywiście ja, a drugim zostanie bot Alex. Mam nadzieję, że bot Alex coś tu namiesza, coś ciekawego tutaj stworzy. Byłoby bardzo, bardzo miło. Okej, to jest klasyk. To zarąbisty drop jest. 5600 zł. Byleby teraz to się jakoś tutaj nie spiedzieliło dziwnie. Ja byłem trochę w szoku, bo jestem nie dość do underdoga przyzwyczajony. To tak, tak w ostatnim czasie średnio tak dobrze oddawało. Więc jak mi coś poleciało, to się lampka zapaliła, że Houston coś tu nie gra. Ale jest jak najbardziej w porze. Jakby się 10 koła udało z tej battle wyciągnąć, na co jest spokojnie potencjał, bo już jest 9000. Więc tutaj jeszcze 3 skrzynie, z czego każda waleta 630. Dadzą radę, tak? No i fajnie. Będzie tutaj z niej te 10 kotko, żeby jemu nic nie poleciało. Prince tym i Bowie jeszcze dorzucony. Zarąbiście. To są fajne dropy. To mi się podoba. Już mamy tutaj prawie 12 tysięcy. Będzie 12 tysięcy. Let's fucking go. To była dobra battle. 12400. Okej. Okay. Z chęcią sobie czekać. To ja sobie zrobię to tak meksykańsko. To znaczy sobie zasejwuję tego. Tiger Tufa. I chyba tyle sobie zasejwuję, nie? Bo tu nic takiego jeszcze. Tego Bowiego. Też nie będzie. 5 NMS. Dobra, dzisiaj jest fajny plusik. To mi się podoba. Wyrównamy rachunki. Dam jeszcze szansę, bo teraz wygrałem, to mogę to jeszcze się... Dlaczego ja tak robię? Nie wiem. Czy żałuję? Owszem, żałuję. To jest 6 otwarcie w tym momencie, nie? 6 pod rząd good knife'ów. No to są jakieś jaja. Ja wiem, że trafiam tej butterfly'a z niej. No ale też ich trochę otworzyłem, tak? Umówmy się. Nie wierzę. 7 otwarcie, ostatnie otwieram. Przysięgam ostatni raz. Jak teraz to nie odda, to już nigdy więcej tej skrzyni naprawdę nie chcę na oczy widzieć. Nie chcę tej skrzyni nigdy więcej na oczy widzieć. Przysięgam, ta skrzynia to jest totalny ściek. Nie polecam. 1 na 10. Royal był, ametyst był. Kuźwa, ta procentuwa, co? Na 3%, no. Ale tu jest KMB Tiger 2, to w sumie to... O kuźwa, nie, dobra, przepraszam. Przepraszam cię, widzu, to była odklejka. Ja wiem, z czym się je tą skrzynię, nigdy więcej tej skrzyni już nie otwieram, to też jest jakieś pomylone. Tych nie chcę, Supreme Knife'y. Żeby Gemstone na jednego sobie otworzyć. Badli się szczerze boję, no bo tej dwie fajne siadły, idealnie na trybach tej szachermachy zrobiliśmy i oddało. Mamy w ogóle jeszcze te, cały czas bijacie sobie oczywiście tokeny graci na battlach, totalnie za friko, więc to jest zawsze spoko oczywiście. No, Supreme'a jednego, 1200 zł, no.
Już gorzej od tych good knife'ów chyba nie będzie. Co nie? No to będzie 800 warte, no nie gadajcie, że nie. 950 nawet. To tylko 300 na minus, no z perspektywy tamtej skrzyni no to jest dobrze. Good knife face trójce, gamma dopplerek 1122, więc jesteśmy tutaj 96 zł na minus. Ten case hard magic będzie najgorszy. Okej, z 1500? 1630, no dobra. Szału nie ma, ale jest G. Wild Gloves Case. Ej, szczerze, ja nie wiem, czy z tej skrzyni chociaż raz widziałem, jak leci coś naprawdę, naprawdę mocnego. Tak to BH, nie? Nie wiem, czy tutaj kiedykolwiek w ogóle uświadczyłem, żeby poleciało coś mocniejszego. Raz ją sobie zbustuję, ale tylko raz, bo chciałem po prostu zobaczyć, czy ta skrzynia potrafi, gdyż póki co mam wrażenie, że nie potrafi. Czy te modoklowcy mogą być coś warte więcej? Nie, wydaje mi się. Dobra, ostatni raz. 3000 zł wydałem na tą skrzynię. A otrzymam... O, te czerwone? Ej, te czerwone to byłoby coś. A to w sumie, czy ja wiem. To jest gówno, nie coś. No dobra, czy coś jeszcze tu chcemy namieszać? Weapon knife case'y? Brawo case'y, no bo to jest szansa na Sapphire Serpenta i na te fajne noże. Jakby coś takiego poleciało, absolutnie bym się nie obraził, wręcz przeciwnie. Galile, dual beretki. Dobra, totalny dramat. Chociaż, no Jezus, jakie chociaż, nawet jedna skrzynia się wróciła, ty. O panie! O panie! No dobra. Ja nie będę narzekał, bo ci te battle nawet oddały. 350. Jestem 3 zł na plus. Te battle nawet ci oddały, no nie będę psioczył, tak? Ale twórzcie battle. Twórzcie battle, zostawiajcie łapki w górę i widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się, strzała!